Dzień dobry. Redukcja dzień kolejny. Szczerze powiem, to nawet nie wiem który. Chyba 73. Jakoś tak. W każdym razie, który by nie był, to swoje trzeba zrobić. Muszę was tu gdzieś położyć. Dobra. Swoje trzeba zrobić. Właśnie skończyłem cardio, więc lecę teraz 5 rundek pozowanka, kąpać. Siadam do roboty. Taki jest plan. Oczywiście zanim siądę do roboty, to muszę zrobić jeszcze śniadanie, bo jest 6:03. Dzisiaj z rana nie mam żadnych treningów personalnych, więc po prostu siedzę i pracuję z domu, ale dzięki temu zrobiłem teraz 30 minut, a nie 25 minut cardio, bo zazwyczaj dzielę sobie cardio na 25-25, czyli 25 z rana, 25 po treningu. Ale jak mam więcej czasu, tak jak dzisiaj, że nie jestem umówiony z nikim, no to wolę to robić na podział 30-20, bo szczerze mówiąc taki podział jest dużo sympatyczniejszy. Po treningu to wiadomo, człowiek już nieraz hipę ma lekko przy końcówce tego cardio, więc może to śmiesznie zabrzmi, ale te 5 minut czasem to jest naprawdę długo. Ok, widzimy się przy śniadanku, a ja zabieram się za robienie tego, co muszę zrobić, czyli pozowania. Śniadanku jak co dzień niezmiennie 50 gramów płatków ryżowych, do tego izolat białka, oczywiście dematize, 7 gramów czekolady gorzkiej, do tego 4 kąpki chleba tostowego, 1 plasty sera proteinowego, 100 gramów piersi z kurczaka i zasmażone pieczarki z cebulą, musztarda, ketchup u góry. I tak zaczynam swój dzień. Dobra, i witam was w posiłku przedtreningowym. Jest to 100 gramów kleiku z mąki ryżowej, 20 gramów gorzkiej czekolady, 150 gramów malin, 100 gramów borówek, 60 gramów izolatu i to tyle. Czyli 100 gramów węgli, 50 gramów białka i 10 gramów tłuszczy. Tyle. Jem i widzimy się na treningu dzisiaj znacznie wcześniej, bo Sylwia mnie zostawiła i pojechała do Krakowa i tyle. Tyle po Sylwii zostało, na dzisiaj przynajmniej. Dzień dobry, witam was w kolejnym voiceoverze i tym razem witam was z treningu barków, klatki piersiowej i tricepsów. No i generalnie dzisiaj trening był naprawdę bardzo solidny, bardzo dobrze wszedł. Ale to pewnie dlatego, że po pierwsze było mało osób, znaczy po pierwsze byłem dużo wcześniej, dzięki temu było mało osób. Mogłem bez problemu zrobić w zasadzie wszystko, co chciałem. Oczywiście tam z bramą jak zawsze problemy, ale wojowników bramy teraz jest bardzo dużo. Nie wiem dlaczego, ale zrobiła się jakaś taka chyba moda straszna, że ci młodzi bywalcy siłowni w zasadzie praktycznie wszystko robią na bramie. Naprawdę u mnie na siłowni jest wiele osób, które robią dosłownie cały trening na bramie, zaczynając od pleców, przez barki, klatkę i tak dalej. No naprawdę jest grubo, więc czasem dopchać się do bramy jest to praktycznie niemożliwe, stąd też ostatnimi czasy widzicie dość sporo zmian, jeżeli chodzi o kwestie na przykład wznosów bocznych, czy też tricepsów, bicepsów i tak dalej. Wszystko tam, co na bramie normalnie robiłem, teraz po prostu szkoda czekać, nie? Więc jeżeli wiem, że mogę sobie na coś zamienić, to po prostu to robię i nie zawracam sobie tym głowy. Natomiast jeżeli mogę zrobić na bramie, to oczywiście to wykorzystuję. No i tak to wygląda. Dzisiaj teoretycznie było troszkę luźniej, aczkolwiek dużo na bramie chyba było i tak osób, bo z tego co kojarzę, musiałem zmienić chyba dwa ćwiczenia, więc, no, więc tak to generalnie jest. No i co? Co tam u mnie generalnie? Myślę, że pasuje coś w końcu powiedzieć, bo tak zauważyłem, że nagrywam wam z dnia na dzień wszystko to, jak jem. Nagrywam wam, jak trenuję. A oprócz tego, że ostatnimi czasy wam mówiłem, że się czułem kiepsko, bo miałem jakieś zatrucie,
to w zasadzie nic tam nie mówię ciekawego. Jest 7 tygodni praktycznie do zawodów. Jak na razie samopoczucie jest bardzo dobre. Trochę ostatnio mam problemy ze snem, ale to chyba dlatego, że strasznie do późna siedzę na kompie. No i później, wiadomo, taki wybudzony, ciężko mi jest zasnąć. Muszę wrócić do takiej swojej rutyny, gdzie kończyłem tą pracę dużo, dużo wcześniej i po prostu sobie już coś tam ewentualnie z Sylwią oglądaliśmy i tak się wyciszaliśmy przed snem, bo nie jest takie dobre, nie? Jak siedzę po prostu na tym kompie za długo, to później jest naprawdę ciężko usnąć. To się przekłada na to, że rano wstaję ledwo, to cardio jest zrobić intensywnie ciężko, no i to tak się wszystko toczy, więc generalnie ja oczywiście teraz nie narzekam, bo jak na razie jest wszystko bardzo w porządku. Nie mogę absolutnie nie zarzekać. Może trochę na apetyt, bo powiem wam, że naprawdę nie mam apetytu. Po raz pierwszy chyba na prepie mam tak, że mam po 50 gramów ryżu na posiłek i przejedzenie tego czasem naprawdę jest, może nie ciężkie, bo normalnie to zjadam, ale jakbym miał sporo więcej, nie wiem, ze 100 gramów 200 węgli więcej, to pewnie już by było ciężko. A tych węgli tak jest sporo, bo jest 440, więc naprawdę jest z czego jeszcze obcinać. Zobaczymy, jak to będzie, bo w zasadzie jutro jest czwartek, pojutrze jest piątek, no i generalnie kończymy tydzień, więc będę składał raport do Lukiego. Zobaczymy, co on tam wymyśli. Wybaczcie. Czy będziemy dociskać temat, czy będziemy nadal spokojnie lecieć. Waga jest jak na razie taka, bym powiedział, stabilnie się trzyma w granicach tych 113-114 kg. Momentami tam miałem takie jakieś 1-2 dni, że mi spadło do 112 z groszem, ale to bardziej gdzieś tam po dniach nietreningowych, czy jakichś takich dniach, gdzie miałem trochę więcej przerwy, więc odkąd się to wypełniło, tak się trzyma na tych 113, powiedzmy. Więc zobaczymy. Generalnie to dzisiaj też wam musiałem jakby przykrócić trochę trening, bo jeżeli chodzi o triceps, to z tego co pamiętam, bo nagrywałem to już jakiś czas temu, nagrywałem to wczoraj, bo oczywiście ja voice-over robię następnego dnia, więc żeby nie było, że to gdzieś, nie wiem, jest nagrane nie wiadomo kiedy, ale no właśnie tak mi się ostatnimi czas składa, że tych ramion wam w ogóle nie nagrywam, bo ogólnie wszystkie maszyny do ramion są poustawione tak, że nie za bardzo mam gdzie położyć aparat. Jeżeli nie ma Sylwii na treningu, to nie mam za bardzo kogo prosić, żeby mi to nagrał, a ja też biorę ze sobą malutki statyw, więc ciężko mi jeszcze czasem to ułożyć tak, żeby nie złapać kogoś, tak wiecie, bezpośrednio chamsko, że na przykład mu bezpośrednio w twarz kamerę ustawiam. Więc raczej staram się unikać tego typu zachowań, bo po prostu może sobie ktoś nie życzyć tego, ale musicie mi wierzyć, że te łapy gdzieś tam robię zawsze. Brzuch wiadomo też, łydki zazwyczaj też, tylko że często teraz robię tak, że nie robię ich na treningu, tylko po prostu łydki robię z rana. Po treningach personalnych zostaję sobie jeszcze chwilę, robię łydkę, ewentualnie brzuch. I dzięki temu trochę zaoszczędzam czasu, bo ja robię teraz jeszcze po treningu cardio. No i jak wiecie, schodzi mi trochę z zrobieniem treningu cardio. Jeszcze jakbym miał dołożyć łydkę i brzuch, to bym siedział na treningu co najmniej pewnie z 2,5 godziny. No a też wiecie, jak wychodzę o 16.30 na trening, jestem na siłce prawie, nie wiem, tam 16.40. Jak zanim skończę trening, to jest godzina 18.30-40. Zrobię 20 minut cardio, jest 19. To jeszcze jakbym miał zrobić łydkę, to by była z 19.30. Zanim doszedłbym do domu, to by było gdzieś koło 20. No i w zasadzie to o 21 pasuje jeść kolejny posiłek, więc staram się takich radykalnych rozwiązań unikać i jednak zachować to wszystko w taki sposób, żeby miało to ręce i nogi. No i co? Dzisiaj kończymy na wznosie takim w przód. Przednie aktony barku już na szczęście mogę normalnie trenować, ale i tak wybieram takie ćwiczenia, które są dla mnie po prostu pewne. Takie ćwiczenia, które są bezpieczne, że tak powiem. No, na ile bezpieczne, to tak naprawdę ciężko powiedzieć, ale cieszę się, że mogłem sobie dorzucić właśnie na zakończenie tych barków dzisiaj ten przedni akton, bo mówię, miałem chwilę przerwy z nim, a ten przód barku jednak tą klatkę fajnie dopełnia, zwłaszcza w tych miejscach, takich w granicach okołobojczykowych, których ja potrzebuję mocno, więc nierobienie przodu barku jest dla mnie teraz dość mocno zgubne, więc staram się jak tylko mogę je dorzucać zawsze do tych treningów pushu
No i co? I przechodzimy sobie na klateczkę. Oczywiście tutaj klasycznie butterfly. I dzisiaj dołożyłem sobie pompkę. Pompkę dołożyłem sobie ze względu na to, że miałem po prostu zajawkę, żeby tą pompkę zrobić, ale pompkę sobie też dołożyłem dlatego, że sobie pompkę będę miał zamiar wrzucić w wykresie masowym na pewno do planu treningowego, dlatego że uważam, że jest to jedno z najbardziej niedocenianego, o ile nie najbardziej niedoceniane ćwiczenie, jakie można na klatkę piersiową robić, a powiem wam szczerze, że nie ma ćwiczenia, na którym czuję klatki lepiej niż na pompkach. Co może być trochę paradoksalne, bo jakby pompka to jest dość takie globalne ćwiczenie, to jednak no jest jakoś tak naturalnie się mogę ułożyć, że zwłaszcza jak sobie zaraz zobaczycie, ustawię te podejściki, że mogę sobie zwiększyć zakres rozciągnięcia w dole, to już naprawdę robi się z tego całkiem solidne ćwiczenie, a jeszcze w okresie masowym, jak się dorzuci jakiś ciężar na plery, to można z tego zrobić naprawdę kozackie ćwiczenie rozbudowujące klatkę i to jest chyba mój pomysł na tą klatkę na ten rok masowy. Miałem mówić 2025, ale to 2025 jeszcze prawie rok, więc mam nadzieję, że jednak nieco wcześniej zacznę to budowanie masy, więc no zobaczymy. Jeszcze nie obgadywałem tego z Lukim, a jednak to Luki jest decyzyjny, więc zobaczymy, co on powie. Na pewno ja bym chciał, jak mówiłem już wam wczoraj, wykminić coś wesołego, czego jeszcze do tej pory nie robiłem, coś, czego nie próbowałem, dlatego właśnie, że tego nie próbowałem. A jeżeli tego nie próbowałem, to oznacza, że może zadziałać. Może się okazać też totalną klapą, no ale generalnie wszystko, co robimy, jest w zasadzie jakąś formą eksperymentu, więc czemu nie? Czemu nie spróbować, nie? Może się okazać, że wyjdzie z tego coś naprawdę, naprawdę dobrego i takie mam przynajmniej zresztą nadzieję, nie będę ukrywał, więc zobaczymy. Być może się okaże, że po roku, po tym okresie masowym będę miał klatkę jak Arnold Schwarzenegger i będzie super. Albo się okaże, że jak co roku nie. To się jeszcze przekonamy. W zasadzie to chyba będę powolutku kończył, bo zbliżamy się do końca treningu. Ja w zasadzie nie mam już wam za wiele do powiedzenia. Oprócz tego, że na pewno chciałbym wam za niedługo nagrać jakieś pozowanie, ale czekam jeszcze, jak ta forma się troszeczkę wyostrzy. Też chciałbym się spotkać z kimś, żeby troszkę sobie to dopracować. Posiłek ostatni. 150 gramów piersi z kurczaka, 50 gramów płatków ryżowych i miarka odżywki białkowej. Także tyle. Dzięki wielkie. Widzimy się jutro o godzinie 18:12. Dobranoc.